ekspres nam się znowu zjebał. Drugi raz. Jak go bardzo lubię, tak się drugi raz zjebał, nie? Leje się z niego i teraz już jest bez gwarancji, po gwarancji, więc będziemy musieli go naprawiać sami. Mąż powiedział, żebym zrobiła mu kawę tak czy siak, ale leje mi po półkach i potem będzie słabo, jeżeli, wiecie, ta nam... O nie, o Jezu, sypie się. Jak ja to mam wyjąć? Jezu, żeby mi tylko nie zdupcyło. Błagam. O, szkoda, jednak zdupcyło. Nie. Idziesz? Co na mnie czekasz? Bo strasznie długo szedłeś. Przejdźcie rękawiczki. Spadł mi. Już. On się dzieli. O Boże, to trzeba by było to powiedzieć. Strasznie z niego kapie. Całą rękę mam mokrą. Próbujemy się tam... Ja co tutaj narobiłam? Nie ruszam się, nie ruszam się. Ja byłam grzeczna, ja chciałam ekspres wyciągnąć i tyle. No i widzisz, teraz by mi się buty do odchudzenia przydały. No, nie mogę chodzić. Może one po to są, może w tym szple. I po jeziorze. Trzeba sprawdzić najpierw, czy nie ma gwarancji. Nie ma, bo on jest kupowany tutaj co lodówka. Lodówka była przed Mikołajem, a Mikołaj już ma dwa. Nie ma się. Chyba, że jakbym dała bambus i okleiła go bluszczem, myślisz, że będzie felernie wyglądał? Gdzie nie jest mokry? Pod spodem. O, czekaj, czekaj, ten aparat. Stąd. Do co, jedziemy go odwieźć do tego gościa, czy próbujemy to robić sami? Najpierw sami, jak mamy odpłacić, to wolę spróbować, jeśli nie ma gwarancji. I w ten sposób zaczynamy nowego vloga. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Ja robię kawę, ponieważ Krzyś i tata Krzysia malują deski na skrzynie, na warzywniak. Właściwie robią z tym od samego rana. Mamy godzinę w 14:30. Oni zaczęli o 9:00, w 9:30, coś takiego. Także ja robię im kawę. A z racji, jak widzieliście na początku odcinka, ekspres nam leje. To jest druga jego awaria. Słabo, słabo. Jest mega fajnym ekspresem, bo jako smak kawy, bo smak kawy też dużo zależy od ekspresu. Tam jest wiele czynników, ale między innymi od ekspresu. No i drugi raz się zepsuł, więc... No słabo, nie mogę nic więcej powiedzieć oprócz słowa słabo. Dobra, pokażę wam, co się dzieje z ekspresem. Muszę to wziąć i jakoś ogarnąć. Strasznie się z niego leje. No i to wszystko, słuchajcie, miałam w półce, nie? Bo tak zauważyłam, że półkę miałam całą mokrą. Zobaczcie, ile tutaj jest wody. Pewnie szczeliła jakaś tam uszczelka, ale może któraś z was miała taką sytuację z tym ekspresem, a wiem, że miałyście. Tylko ja wtedy jakby mogłam oddać na gwarancji ten ekspres, więc z tego skorzystaliśmy. Ja sobie nie zapisałam waszych linków do tych uszczelek, gdzie je można kupić. Więc będę bardzo wdzięczna za informacje, gdzie można dokupić taki zestaw tych uszczelek, bo chyba to będziemy potrzebować. Ja wiem, że w Bielsku jest pan, który naprawia ekspresy. Jeżeli nam się samym nie uda, no to będziemy musieli go oddać, natomiast chcemy spróbować jeszcze, zanim oddamy go sami, raz po prostu oszczędność, dwa sprawdzę, czy przypadkiem nie ma jeszcze tej gwarancji, zobaczymy, może ze względu na rękojmie się uda. Ciemno tu wszędzie. Coś fajnego tutaj będzie. Chodź, Miki, zobacz, co ma mama dla ciebie. Zamówiłam Mikołajowi coś, co Miki uwielbia, tak? Tutaj będzie coś, co bardzo lubisz. A właściwie ktoś, kogo bardzo lubisz. Nie, nie. Dalio. Ale nie rozrzucaj tego serka. No, rozpakowujesz sam? Co? Bim! Mówiłam, że ci się spodoba. Bing, tu jest.
tam jest jeszcze więcej. Zobacz, co tam jeszcze jest. Co tu jeszcze jest w środku? Ale super. Książeczka z Beamem. Yeah. I co tu jeszcze jest? Kolejny Beam. Też Beam i tutaj można rysować na pewno. Zamówiłam wszystko z Beamiem, co tylko było dostępne. Ale będziemy czytać, no nie? I oglądać. Nalej wody do mazaka i baw się bez końca. Tak, wow. Bo to jest wodne, że ta farba już tam jest. Super. I co jeszcze tam masz? Zobacz. Co jeszcze tu jest? Beam! Ale Beamów! Yeah. Wow, Flop jest tutaj. Widzisz? Flop też jest. No. A gdzie jest Bing? Widzisz Binga? Gdzie widać jego uszka? Gdzie widzisz uszka Binga? Tutaj? Tu. Tak. I schował się za krzakiem. Za krzakiem. Tak jak ty się chowasz. Uwaga. Opa. Ja! Jest Bing! Tam był schowany, widzisz? Tylko uszy mu wystają. Wow! Zobaczymy inną stronę. Ja pamiętasz, nawet, jak zjeżdżali? Nawet Pando się dostał do tej książki, choć go gdzie nie lubię. Tu można? Tak, nie. Nie lubię Pando. Nie. No co zrobisz? No co, no nie wszystkich się lubi, nie? I jeszcze jedna książeczka? Wow! Ale super! I tutaj te magnesy się przyczepia na obrazki. Jest takie fajne do zabawy, do uczenia się i zainteresowania super, dziecka książką. Będziemy zjeżdżać tutaj. Spuścimy tutaj pandę. Wybierz sobie. Masz tutaj, porozkładamy Beamy. Popatrz się, ile masz Beamów. Aha, bo to go śmieszne aktualnie. Daria! Daria? Daria! Mikołaj, robisz trochę bałaganu, wiesz? Ale Daria jest przeszczęśliwa, bo dostaje ser. Miki, już wystarczy. Dobra, pokażę wam jeszcze te książeczki, bo tu jest, o, patrzcie, jeździ. O, sztos. Rewelacyjne książeczki. W ogóle szukałam książeczek z Bingiem. I tak przeszukiwałam internety i napatoczyły mi się różne książki. Ała! Tak, to są ała, nożyczki nie wolno. Ale one są mega ciekawe, nie są takie byle jakie, nudne i tak dalej. Tutaj paluszkiem i robimy kukuk i jest Pando i chowa się. Kukuk? Chowa się? Azy! Nie ma Pando. Gdzie jest Pando, Miki? A kukuk! Tak, włóż tu paluszek i pstryk. Jest, tak! Super! O to w tym chodzi! Zgadza się! I powiem wam, że mega mnie zaciekawiły te książki. Nie ma Pando! Idziemy zobaczyć dalej, co tam się dzieje. Jak oni się bawią. Ty, Krzyś, powiem ci, że rewelacja. Jestem zaskoczona, no. A zobacz, tutaj Bing tańczy. Banana, 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 banana. A tutaj mają swoje śniadaniówki, pamiętasz? Nie ma, zamknięte. Otwieramy. Co mają ciekawego do zjedzenia? Śniadaniówki z tulisiem. Jezus, jak my dobrze znamy tą bajkę. No, mocno. I zamykasz śniadaniówki. Pięknie zamknąłeś teraz jedzonko, nie wypadnie, tak? Idziemy dalej zobaczyć, bo mama jest ciekawa, co o, ja malują tęczę. I zobacz, tutaj kręcimy paluszkiem i patrz, malujemy tęczę. Namalowaliśmy całą tęczę. I teraz tak jak tutaj. Tylko nie śpiewaj kolorów. No. Błękit, zieleń, indygo. Tu malujesz tańcze? Pokażesz tacie, jak się maluje tańcze? No, tutaj musimy zrobić gil, gil, gil. Tak się maluje. No, i to super. Jest takie wszystko poukrywane. Już my znamy każdy odcinek na pamięć. Nie no, super to jest. Jeszcze otwieramy te książeczki, Miki. A to jest co? To są takie jakby pierwsza biblioteczka, tak to się nazywa. Jedna książeczka. To są takie właśnie te do auta, co chciałam, no nie? Żeby sobie pooglądał. Kto to jest? Koko, tak? Koko! I najlepsze jest to, bo w ogóle przefajnie, puzzle dla dziecka. No. Ma! A, żebyś to poukładać? No. Dobrze. I czaję, że to nie było drogie, bo te książki kosztowały tam 20 zł, 10 zł.
No nie? A zabawy i radości co nie miara? Patrz, zjeżdża, robi ziół. Co on tu robi? Ziół robi, tak. A my aktualnie czekamy z Mikołajem na pizzę, więc książeczki umilą nam czas, bo jesteśmy wszyscy tacy głodni. A Krzyś robi pizzę. Oto nasz przepisnik, najpiękniejszy na świecie i najpyszniejszy na świecie, historia piątkowej pizzy. Link do niego dajemy wam poniżej, bo Mikołaj już tutaj grzebie w aparacie. Także mamy nadzieję, że nasz przepisnik zagości u was w domach i również swoją historię piątkowej pizzy z domownikami będziecie tworzyć. Macie tutaj przepisy na przepyszne pizzę, które sami komponowaliśmy, na ciasto, na sosy, na sos czosnkowy, najlepszy jaki jedliście, zresztą to co nam piszecie, to wiemy, że jest to najlepszy jaki jedliście. Uwierzcie mi, uwierzcie właściwie nam, że jeżeli raz zrobicie naszą pizzę, to już nie będziecie kupować pizzy nigdzie indziej, tylko będziecie ją robić po prostu sami, bo jest przepyszna i lepsza niż z niejednej restauracji. Jeżeli macie dość takich, wierzcie, pizz niby domowych, niby fajnie, ale jednak chcielibyście, żeby było to coś lepszego, no to mamy dla was rozwiązanie, także zapraszamy do opisu i my z Mikołajem będziemy się bawić teraz. No nie syp po głowie serem. Tak jak Marta wspominała, zepsuł nam się ekspres. Objaw był taki, że tylko podczas spienienia mleka jakby lał dołem, no nie? Tak normalnie kawę można było robić, dopóki nie używało się spieniania mleka. Gorąca woda też działała. I teraz jak szukałem tutaj, rozkręciłem go całego, to znalazłem rureczkę, która nie jest nigdzie podłączona. I to właśnie ona leje. Gdzieś tutaj ona tak w dół po prostu leżała. I teraz muszę znaleźć, w które miejsce ono jest tutaj podłączone. Chcesz mi pomóc, Miki? Także szukamy na razie, gdzie ta rureczka powinna być podłączona. Jak znajdę, to też wam powiem. Ta rureczka, która nie była podłączona, która wypadła prawdopodobnie, ona oddaje nadmiar wody do tego właśnie zbiornika. Słucham cię. Mikołaj widzi, że mam latarkę na głowie. Proszę. I bardzo ją chcę, więc wracamy. Mamy tutaj tą rurkę. I ta rurka powinna być podłączona tam, gdzie jest właśnie tak ciemno, bo byłoby jasno, gdybym miał latarkę. Tutaj musi być podłączona ta rurka. Ona nie była podłączona z żadnym uściskiem, tak jak tutaj, bo tutaj mamy ścisk, no nie? Na tej rurce. Ta rurka nie ma żadnego ścisku, bo jest podłączona tak samo jak tutaj, po prostu z miejsca, z którego wychodzi. Czyli bez żadnego ścisku. Pomyślałem, że skoro tutaj ktoś złapał to po prostu trytytką, to ja tak samo ścisnę tam trytytką, z tego względu, że nie mam takiego ścisku jak tego. O! Gorące. Tak tego ścisku, dlatego zrobimy to trytytką. I ta rurka leci właśnie z tego miejsca, ona tutaj oddaje jakby resztki wody, które nie są wykorzystywane. I do tego idzie tędy, i do tego zbiornika. Żeby się tam dostać, musiałem odkręcić całe podłączenie tutaj prądu, wszystko tutaj powypinać. Teraz możemy tą rurkę tam zamontować. Jeszcze byłoby wygodniej, gdyby mi się udało to ściągnąć, ale niestety nie chce mi jakoś on zejść. Próbowałem już na różne sposoby i nie chce mi to wyjść, więc tak to zostawię i spróbuję tutaj się po prostu zmieścić. Tam jest trytytka założona. O, tam na końcu. Założyłem trytytkę. I sprawdzimy, czy to wszystko teraz śmiga, czy nic nie kapie. Jak będzie dobrze, skręcamy i próbujemy zrobić kawkę, bo Martusia już zasypia co 5 minut, nie jest w stanie funkcjonować. Biedna Martusia. Ekspres działa. Rurka przyłączona z powrotem przy pomocy trytytki. Właśnie robimy kawkę. Super. Mleko spienione, wszystko działa. Kawa nasypana, dalej mieli. Problem mieliśmy bardzo duży ze ściągnięciem tego elementu. Kawka robi, puścimy jeszcze jedną. Za każdym razem jak zbliżamy się do zrobienia testu dla was tego ekspresu, to on się po prostu psuje. Za pierwszym razem daliśmy go do naprawy, bo była jeszcze na niego gwarancja. Tym razem nie było gwarancji. Dlatego wolałem zobaczyć, co tam się stało. Udało się, to tylko wypadnięta rurka. Takie naprawy to ja lubię. A teraz Martusi zapodam pyszną, świeżą kawę. Może się trochę rozbudzi.